Dzień dobry bardzo. Dzisiaj wyjątkowo wcześnie, bo ktoś nie spał w nocy. Wczoraj rozmawiałam z koleżanką i ta mówiła mi, że... Znaczy pytała mnie, jak tam James śpi i Aleksander, i mówi, że całkiem nieźle. I akurat tej nocy, kiedy tylko powiedziałam, że jest całkiem nieźle, okazuje się, że jest źle i się budziłem kilka razy i na dodatek płakałem kilka razy. Także nigdy więcej wam nie powiem, że James albo Aleksander spał całą noc, bo później nie będą spali całą noc. Już to jest sprawdzone na 100%. O! Już jesteśmy w metrze. Ledwo, ledwo, ledwo. Tu jest Aleksander. Będzie jazda. Are you ready, Gavin? I'm sweating, dude. We haven't left the house yet. Properly. My mouth is broken. James did it. Alexander did it. Alexander headbutted me. James, łodziak, jabłkę. Nam, 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 nam. Wybranie się z dziećmi, dwójką dzieci, mężem, babcią, gdziekolwiek się graniczy z synem. Dzisiaj wycieczka szalona. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Chcę zajechać, zobaczyć sobie coś, co opatrzyłam w necie, ale nie mam mojego koloru, znaczy tego koloru, co chciałam. I to może będzie mój świąteczny prezent do mnie. Tutaj James ma wszędzie pieczątki, bo jak się możecie domyślić, w kalendarzu z McQueenem była pieczątka. Synku, musisz usiąść, bo tu jest niebezpiecznie stać, proszę siadać. A my jedziemy w kierunku Śląsku. Potem mamy zamiar odwiedzić muzeum, nie wiem jak to nam wyjdzie, a potem idziemy do Hyde Parku. Na Winter Wonderland, Winter Wonderland. On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes jingling. Hardcore traveling. Whoa. No właśnie, nie ma windy, ale jakoś sobie radzimy. It's one of the things they tell you not to do at the bottom. Mama tam już jest, a my idziemy, o tam pan. Hey little buddy, how you doing? Look, use this little thing. Hey. Jesteśmy na Śląsku i tu jest takie zakręcenie, zamieszanie. Chodźmy powolutku. Uwaga, uwaga, zatrzyma się. Zatrzymał się pan, idziemy. Fajne sklepy, Rag & Bone, tam jest Tiffany. Gavin, let's pop into Tiffany's. Or Katia, which one you prefer? Do you need to use the bathroom or something? No, I don't need to. Which way? This way? Yeah, straight across. Okay. Why not, husband? I think it will look really nice next to my wedding ring. Come on. I don't understand. The guy is waiting for us. Look at the display. Oh my gosh. It's gorgeous. Oh, we've got another plate as well, look. B12 Pro. Rodska. Oh wow. Wow. Mama zasłoniła trochę. To nic. Idziemy do muzeum, a ja kupiłam sobie prezent. Później Boże wam pokażę. Myślałam, jak się pewnie domyślacie, pokażę wam tylko jeszcze choinkę przy okazji, przepraszam. Zobaczcie, jaka piękna. Wiosenna choinka. Bo z kwiatami. Ale to chciałam powiedzieć, że... Hipisowska. Że oddałam torebkę, tą, którą pokazywałam wam w filmie w holu z Zalando, tą czarną, i myślałam, którą wziąć, i wzięłam, wypatrzyłam jedną z J. Crew, specjalnie przyjechaliśmy, żeby tutaj zdobyć, i myślałam o czerwonej, bo jest przepiękne moim zdaniem, się nazywa festiwalowy czerwień, kolor, festive red, znaczy festive świąteczna czerwień, ale tak myślałam z mamą, że nie jest tak bardzo praktyczna jak na przykład czarna. A czarna miała taki brzydki wisiorek na kluczyk, bo tam jest taki kluczyk, że można ją zamykać. I pan się zgodził, że zamienił nam wisiorek na inny, ten, który mi się najbardziej podobał. Czyli mam czarną torebkę z czerwonym wisiorkiem. W Jimmy Choo już podano kolację. Wystawy są naprawdę wyjątkowo ekskluzywne, piękne. Przed nami Harrods. Jeden z najsławniejszych sklepów na całym świecie. Zdecydowanie. Mama się mnie pyta, czemu nie robimy tam zakupów? Nie wiem, no. Może wpadniemy. Zaraz. Szkoda, że nie jest ciemniej, bo wtedy byście zobaczyli światełka. Ale przechodzimy tylko zupełnie przypadkiem.
cel naszej wizyty jest zupełnie inny dzisiaj, dlatego tam nie wpadniemy. Gorąco? Już się. Jesteśmy przy muzeum. Jest lodowisko, które jest za tymi drzewami, ale zaraz ujawi, pokażę się wam. Proszę bardzo. Super! Prawie tak jak w Białymstoku, które pokazywałam wam w tamtym roku we vlogu. A tutaj zobaczcie, jest karuzela, jak z dawnych lat. Już jesteśmy w środku. No tutaj wam też pokazywałam film. Pojawił się u Jamesa na kanale jakiś czas temu, bo zabrałam go tutaj do muzeum. Także nie będę tutaj już więcej kręcić, bo chyba, że coś ewentualnie wyjątkowego się wydarzy. A was otrzymali na przeszukanie torby. Aby nie było inspekcji osobistej. O-o! T-Rex! Masz rację! You okay, buddy? Okay, breath. He's coming after you. James ma taką pamięć. Był tutaj ze mną chyba ze dwa razy. Może raz. Nie wiem. I był z przedszkolem, słuchajcie, na wycieczce. I on pamięta, wie gdzie to jest wszystko, tak? Kto to jest? Cheers. Thanks. Cheers. Uh oh. Uh oh. Cheers. No, mamy kurczę. Chodź, zobaczymy tutaj. On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, I am piloting my sleigh. The work to be done on my Christmas run is a most tired chore. No girl or boy without a toy, so giddy up, Rudolph my dear. You've been a bit of a believer? Yes. Unfortunately, yeah, not unfortunately, I really like him. Daddy, I really like him. Chodź. Ktoś jest zakochany w światełkach. Wcale mu się nie dziwię. Słuchaj. My wyszliśmy z muzeum, najedzeni, przebrani, załatwieni. I teraz idziemy Exhibition Road, czyli tą samą ulicą, którą, w której byliśmy tutaj w zeszłym tygodniu na kolacji. The Polish Bakery, bardzo interesującej restauracji, która się nazywa Ognisko. Ognisko Restaurant. Tak, było bardzo fajnie, podobało ci się, mamuś? Mm-hmm. Piękne światełka. I teraz idziemy w stronę Winter Wonderland. Tak. Tu mam karuzelę dla babci. Babcia mówi, żeby poszła. Z chęcią. Ja na pewno nie. W Winter Wonderland byliśmy już też. Kilka lat z rzędu, tylko za każdym razem podobno się rozrasta. Też nie wiem, na jak długo zostaniemy. Dzieci nam zasnęły oboje, ale domyślam się, że siedzimy zaraz obudzi. I pobędziemy z pół godzinki i wracamy do domu, bo będzie problem pewnie, żeby wyjechać gdziekolwiek o tej godzinie. Trzymajcie za nas kciuki. Witamy w Winter Wonderland. Uważajcie na złodziei. Wcale się nie dziwię, takie tłumy. I to jakby było w innym świecie byliśmy. And I, from what I can tell.
hearts agree, then maybe this year Santa's coming home to me. Ptasiek rozmawia! A my jesteśmy... Tu moja bumbulka nie śpi, tak? A tu moja druga bumbulka jest, kręci się proszę tutaj! Woohoo! James! James! Woo! Nie było akurat widać. Tam z mamą obserwowałyśmy, jak ludzie jeżdżą na tych wielkich maszynach i zastanawiałyśmy, ile obrotów można przeżyć. To nie dla mnie, niestety. Niestety albo niestety. Znowu przegapiłam Jamesa. O, tutaj jest. Słuchajcie, zimnowato się robi troszeczkę. Dlatego wracamy niedługo. Kto dzisiaj taki grzeczny jest? Powtórka z rozrywki. Byliśmy już tutaj dzisiaj, a jesteśmy o zupełnie innej porze roku. Dnia roku. Korki strasznie jest, ale... Metrem nie wracamy na pewno, bo będzie za skomplikowanie, za tłoczno. Opie mi autobus. I give you the hat. Aleksandra's hat. Hej, papa. Smarę. Nie siadaj, Zyńciu. Zobacz, jak tutaj wróć. Co mam ci pomóc, skarbie? Decorations. Ale ja wiem, to ty możesz sam zrobić dekoracje. Ty jesteś bardzo dobry w tym. James skupił się tutaj w tej stronie choinki. Co, już jestem tak zmęczona, że ledwo mówię. Yes! Tak? Kochani, ale może powiesimy gdzieś indziej. Okej, okay. Widzicie, niektóre nawet wiszą dwa na jednej gałązce. Tutaj mamy tatę.